Mi się włosy nie mogą ułożyć, cholera jasna. Dobra, daję, dobra. Jakoś to wygląda. Witam! Z tej strony Maciej Piętak, prowadzący bardzo fajnej, przyjemnej, przyjaznej dla oka serii Piłkarscy Milionerzy. Dzisiaj kolejny odcinek z tej serii i moim gościem jest znany i lubiany Filip Stuchlik. Witaj! Witam bardzo serdecznie. Filipie, przedstaw się w pięciu słowach. Z kogo najbardziej lubisz, jeśli chodzi o zespoły piłkarskie? Do jakiej klasy chodzisz i tak dalej? Takie ogólne rzeczy o sobie. Ja jestem Filip, chodzę do klasy pierwszej liceum. Kibicuję Realowi Madryt i Arsenalowi Londyn. Moim ulubionym piłkarzem jest Cristiano Ronaldo. Już wiecie co nieco o uczestniku, teraz czas poznać zasady, jeśli jeszcze tego nie wiecie, a jeśli wiecie, to możecie przewinąć tam parę sekund do przodu. 12 pytań, za kolejno 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 złotych, dwa progi gwarantowane po 5 i po 50 złotych i masz do dyspozycji, drogi Filipie, trzy koła ratunkowe, pół na pół, telefon do przyjaciela oraz pytanie do publiczności. Czy jesteś gotowy? Tak. No to zaczynamy piłkarskich milionerów. Pytanie za 2 złote brzmi następująco. Który zespół jest na pierwszym miejscu w tabeli wszechczasów Ekstraklasy? Odpowiedź A. Ruch Chorzów. Odpowiedź B. Górnik Zabrze. Odpowiedź C. Legia Warszawa. Czy odpowiedź D. Wisła Kraków? Odpowiedź C. Legia Warszawa. To jest ostateczna odpowiedź? Tak. I to jest poprawna. Odpowiedź C. Legia. Znaczna przewaga nad drugą Wisłą Kraków i trzecim Ruchem Chorzów. Górnik Zabrze jest na miejscu czwartym. Przechodzimy do kolejnego pytania. Już za 5 złotych. Kto wygrał Ligę Francuską w sezonie 2016-2017? Odpowiedź A. AS Monaco. Odpowiedź B. Paris Saint-Germain. Odpowiedź C. Olympique Lyon. Czy odpowiedź D. Lille. Jaka była odpowiedź A? AS Monaco. To odpowiedź A. To już definitywnie? Tak, definitywnie. I to jest po raz kolejny poprawna odpowiedź. Przeszedłeś przez te pierwsze dwa pytania jak burza, także no, taka wiedza, jakieś skojarzenia, czy po prostu pamiętałeś to skądś? Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to właściwie interesuję się trochę Ligą Polską i wiem, że Legia jest dłużej niż Ruch Chorzów, a wiedziałem, że Ruch będzie gdzieś w okolicach właśnie podium. A co do Ligi Francuskiej, no to po prostu wiedziałem, że w tamtym sezonie AS Monaco grało jak grało i zdobyło wtedy ligę. Ważne, że znałeś odpowiedzi na te pytania, dzięki czemu już zadaję pytanie za 10 zł, także może będzie to najlepszy wynik, nie chcę zapeszać. Oto kolejne pytanie. Który z tych zawodników nie strzelił 3 bramek na Euro 2012? A. Mario Balotelli. B. Cristiano Ronaldo. C. Fernando Torres. D. Zlatan Ibrahimović. Ciężkie pytanie. Ja bym poprosił pół na pół. Pół na pół. Oczywiście to oznacza, że odrzucamy błędne odpowiedzi i zostaje nam odpowiedź C. Fernando Torres oraz odpowiedź D. Zlatan Ibrahimović. Spodziewałem się innych odpowiedzi. Fernando Torres i Zlatan Ibrahimović, tak? Tak, to są te dwie odpowiedzi, które pozostały. Jeszcze raz pytanie. Kto z tych zawodników nie strzelił 3 bramek na Euro 2012? Zlatan Ibrahimović. To już jest ostateczna odpowiedź? Tak, to jest ostateczna odpowiedź. Jest również poprawna odpowiedź, także
Zlatan Ibrahimović skończył swoje rozgrywki Euro 2012 wraz ze swoją reprezentacją Szwecji na fazie grupowej, natomiast Torres wygrał z reprezentacją Hiszpanii mistrzostwa rozgrywane w Polsce i na Ukrainie, no i został ostatecznie również królem strzelców, bo miał bodajże najmniej rozegranych minut spośród wszystkich zawodników, którzy strzelili 3 bramki, a było ich 6. Przechodzimy do pytania za 20 zł. Jak się nazywa stadion Realu Sociedad? A. Anoeta, B. San Mames, C. El Madrigal, D. Mestalla. Odpowiedź D odpada na pewno. Jeszcze raz można te odpowiedzi powtórzyć? Jasne. No, musicie Państwo wiedzieć, że uczestnicy nie mają, tak jak wy, odpowiedzi wypisanych poniżej, tylko słyszą je jakby i tylko mogą je usłyszeć, nie mogą ich zobaczyć. Także powtarzam odpowiedzi raz jeszcze. A. Anoeta, B. San Mames, C. El Madrigal i D. Mestalla. Odpowiedź A. Definitywnie. Definitywnie usłyszałem, także Anoetę zaznaczam. W tym momencie zachęcam Państwa do zostawienia subskrypcji oraz pozytywnej oceny w komentarzach i łapka w górę również jest mile widziana. Taki przerywnik, żeby wkurzyć telewiza. To jest poprawna odpowiedź. Tak jest. Anoeta to jest dom Realu Sociedad, także mam te pytanie. Ostatni uczestnik tam poległ. Zobaczymy, jak będzie w Twoim przypadku. Który z tych zawodników nie zdobył w Serie A 200 bramek? Odpowiedź A. Roberto Baggio. Odpowiedź B. Francesco Totti. Odpowiedź C. Alessandro Del Piero. Odpowiedź D. Antonio Di Natale. Odpowiedź... Jeszcze raz odpowiedzi. A. Roberto Baggio. B. Francesco Totti. D. Alessandro Del Piero. D. Antonio Di Natale. Odpowiedź D. Szybko, bez zastanowienia? Tak. Dlaczego? Definitywnie. Dobrze, zaznaczam odpowiedź D. Antonio Di Natale. I jest to... Niestety. Jest to niepoprawna odpowiedź. Antonio Di Natale, 209 bramek. Roberto Baggio, 205 bramek. Francesco Totti 250 bramek, a Alessandro Del Piero 188 goli. Nie udało się dojść najdalej ze wszystkich uczestników, czyli do pytania 6 za 40 zł, ale jest 5 zł, także zawsze coś. Co chcesz powiedzieć na zakończenie? No, po pierwsze, nie sądziłem, że Del Piero będzie nie strzelił 200 bramek, ale no cóż, nie udało się. Dziękuję bardzo za możliwość wzięcia udziału. No. Z nami był Filip Stuchlik właśnie.